Dzisiaj były na dzisiejszej sesji wprowadzano zmiany, zwiększono dochody w budżecie gminy. Z takich zmian znaczących to jest decyzja Rady Gminy o przeznaczeniu środków na zakup nowego, może nie nowego, ale innego samochodu dla OSP Dażdżubie. Przeznaczenie kwoty na zakup kontenera jako szatni dla sołectwa Smolno, LZS Smolno. Około 70 tysięcy przeznaczono na remont dachu w domu komunalnego w Leśniewie, gdzie znajduje się w tej chwili ośrodek zdrowia i są mieszkania. Po ostatnich wichurach nastąpiło uszkodzenie dachu i no, jest to poważny koszt, który musimy ponieść. Także to są takie zmiany, które spowodują lepsze zabezpieczenie potrzeb naszych mieszkańców. Wspomniał Pan o tym, że w miejscowości Błądzikowo będzie nadane nazewnictwo ulic. Tak, na wniosek mieszkańców zebrania wiejskiego, które odbyły się już w tym roku, był wniosek o nadanie nazw ulicom w miejscowości Błądzikowo. Mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie, że chcą, żeby te ulice były nadane. Został przygotowany operat geodezyjny i dzisiaj Rada Gminy przyjęła nazwy ulic z przydzielonymi działkami do tych ulic. I myślę, że jak będziemy realizować już to przedsięwzięcie w postaci tablic z nazewnictwem ulic, na pewno wykonamy je dwujęzyczne, żeby później już nie wracać do tej samej sprawy. Panie Wójcie, czy słyszeliście również razem z powiatem o oddaniu tej drogi, tego odcinka przy Biedronce w miejscowości Rejstrzewo? Tak, w ubiegły czwartek nastąpił odbiór odcinka ulicy Łąkowej wraz z chodnikiem. Jutro jest odbiór odcinka ulicy Puckiej w Mrzezinie wraz z chodnikiem i nawierzchnią i z odwodnieniem w jednym i drugim przypadku. Wartość tego przedsięwzięcia to było około 1,5 miliona złotych i gmina i powiat Pucki ponoszą tutaj koszty w połowie. Natomiast odcinek chodnika od Jana Pawła II do torów kolejowych w Smolnie będzie realizowany w ramach tego samego przedsięwzięcia we wrześniu, już po sezonie turystycznym. Także uspokoi to ruch i da poczucie bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników pieszych, jak dla samochodów. Panie Wójcie, również wspomniał Pan dzisiaj i zachęcił Pan jak i mieszkańców i turystów gminy Płock do aktywnego uczestniczenia w imprezach, które odbywają się na terenie gminy Płock. Może Pan to rozwinąć? Tak, mamy bardzo dużo imprez różnego typu. Są to koncerty, są to festiwale, są to zawody sportowe i w kalendarzu imprez gminy Płock można na stronach internetowych zobaczyć, wybrać sobie coś dla siebie, w czym chcielibyśmy uczestniczyć. Pracownicy i artyści przygotowują, a czasami nie ma w ogóle zainteresowania takim wydarzeniem, gdzie jest to przedsięwzięcie jak każde inne, które wymaga przygotowania, czasu i zaangażowania ludzi. I dobrze by było, żebyście Państwo skorzystali z naszej oferty, z naszych ofert turystycznych, szlaków rowerowych, Muzeum Osady Łowców Fok, Muzeum Kocham Bałtyk, czy osady praojców w Sławutowie, gdzie można zapoznać się z naszą historią i z naszą przyszłością. Panie Wójcie, mieszkańcy od tego tygodnia mogą cieszyć się na terenie gminy Płock nową kamerą online na terenie stanicy wodnej. Dla uatrakcyjnienia i praktycznie sprawdzenia, co dzieje się na przystani w Swarzewie, zamontowana została kamera online i w każdym momencie można zobaczyć, jaka jest pogoda, jakie warunki panują na zatoce, jaki sprzęt jest do dyspozycji. Zachęcamy i zobacz przede wszystkim jaka jest pogoda, zachęcamy do korzystania z tej strony. Informacje są na naszej stronie gminy, gdzie i jak można podejrzeć, co dzieje się na stanicy w Swarzewie.
Jeszcze ostatnie zdanie, wracając do tych imprez kulturowych, że chyba pierwszy raz również będzie impreza połączona z miastem Puck, tak zwane disco polowanie. Tak, miasto Puck, pani burmistrz wystąpiła do gminy Puck o współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Jest to drogie przedsięwzięcie i Rada Gminy zdecydowała o przyznaniu częściowej kwoty na sfinansowanie tego koncertu i zapraszamy wspólnie z panią burmistrz na koncert, który odbędzie się 2 sierpnia na Zielonej Plaży. Wszystkich mieszkańców chętnych i gości zapraszamy na dwudniowe disco polowanie.